Nikodem, jutro twoja pierwsza zawodowa walka w tym roku. Jak nastawienie przed jutrzejszym pojedynkiem? Bardzo dobrze, dopiero przyjechaliśmy, od razu prosto na ważenie. Wszystko jest w porządku, robimy wagę, idziemy na obiadek, kładziemy się do hotelu. Wieczorem delikatnie jeszcze z trenerem rozmowa a propos jutrzejszej walki, no jutro idziemy do pracy. Widzę uśmiechnięty, wyluzowany, czyli co, jutro dasz dobry boks? Przede wszystkim będę się starał to, co pokazywałem na sparingach, na treningach, przełożyć na jutrzejszą walkę. A nad czym pracowałeś na treningach? Generalnie nad luzem, nad sposobem walki i troszeczkę zmieniliśmy to wszystko. A co konkretnie, to myślę, że będziesz miał okazję zobaczyć jutro. Nic nie zdradzisz? Co zmieniłeś? Co tu dużo zdradzać, nie ma co zdradzać. Przede wszystkim fizyka znowu została poprawiona, do tego praca nóg oraz przede wszystkim myślenie. I ja muszę to myślenie zaprezentować jutro. Tomislav Rudan, oglądałeś jakieś materiały tego zawodnika? Wiesz, czego się możesz jutro po nim spodziewać? Te sprawy ja zostawiam zawsze mojemu trenerowi Rafałowi. Rafał mi przekazał wszelkie, że tak powiem, podpowiedzi, wszystko przeanalizowaliśmy. Także wydaje mi się, że wszystko będzie dobrze. A co ci twój trener podpowiedział? Podpowiedział mi to, że przede wszystkim muszę wykonać to, nad czym pracowaliśmy na treningach. Raczej boks ofensywny czy defensywny? No, znaczy ja raczej jestem zawodnikiem ofensywnym, także to się u mnie na pewno nie zmieni. Aczkolwiek też zależnie jest wszystko od tego, co jutro pokaże mi przeciwnik. Czy będzie chciał się bić, czy będzie chciał uciekać, to się wszystko okaże jutro w ringu. Ostatni swój pojedynek toczyłeś w grudniu, w Radomiu, z Łukaszem Zygmuntem. Wtedy jeden taki problem, jaki ja zauważyłem, to zadawałeś dwa ciosy i robiłeś krok do tyłu. Ten błąd wyeliminowałeś? Jeżeli można to nazwać błędem, to wydaje mi się, że został on wyeliminowany. Wiadomo, walczy się tak, jak przeciwnik pozwoli, tak mówią w cudzysłowiu. Ale dużo rzeczy zostało poprawione, mniej więcej też to, co ty teraz powiedziałeś, bo może to chyba nazwać błędem. Aczkolwiek to mówię, ja nie chcę dużo tutaj mówić, ani tłumaczyć, bo ja po prostu chcę pokazać jutro w ringu dobry boks. Mentalnie dobrze nastawiony? Oczywiście, fizycznie okej, mentalnie okej. Jestem po prostu głodny tego wszystkiego i bardzo długo na to czekałem, bo wiadomo, od grudnia do maja jest to długi okres czasu. Nie mam żadnej kontuzji, tak wszystko jest w porządku. Jakiś czas temu byłeś w Warszawie u Krzyśka Diablo Włodarczyka na sparingach. Duża ci ta lekcja z byłym mistrzem świata dała? Oczywiście, jak najbardziej. Każdy sparing z takim przeciwnikiem, z takim zawodnikiem daje bardzo dużo. Generalnie jest to też porównanie dla mnie, bo przebywałem u niego ponad pół roku temu i teraz po pół roku znowu pojechałem i miałem dla siebie porównanie, jak ja się zmieniłem, jak po prostu ja zacząłem inaczej boksować i no, duże wnioski zostały wyciągnięte, mam nadzieję, tak mi się wydaje. I oczywiście, no kurczę, nauki jest w tym wiele, no ale tą naukę trzeba wykorzystać, nie tylko ją pobrać, ale też ją wykorzystać dalej. Niebawem Krzysiek Głowacki będzie boksował z Marko Hukiem. Jest szansa, że pojedziesz również do Warszawy, do Nokautu, do Krzyśka, również z nim troszkę posparować. Bo z tego, co mi mówiłeś, jak rozmawialiśmy przez telefon, to wszyscy są z twojej postawy bardzo zadowoleni i również też twój trener, także chyba jest na to szansa, prawda? Oczywiście, jak najbardziej. Z Krzysiem się też również znamy. Co tu dużo mówić, jeżeli przyjdzie zapytanie o wspólne sparingi, to jak najbardziej, mimo tego, że możemy się gdzieś tam w przyszłości spotkać, skrzyżować, to na dzień dzisiejszy ja myślę, że jeszcze troszeczkę czasu, zanim do tego dojdzie, także śmiało możemy gdzieś tam konfrontować się w tych sparingach i wspólnie wyciągać naukę, tak? Ja przy takich zawodnikach się uczę, oni pracują nad swoimi rzeczami, ja pracuję nad swoimi rzeczami, także ja jestem otwarty jak najbardziej. Tomislav Rudan, to będzie dla ciebie ciężki rywal? Nastawiasz się na czasówkę czy na pełen dystans? Ja się na nic nie nastawiam. Ja będę boksował swoje i będę starał się boksować to inaczej. Będę starał się po prostu spełnić te założenia, które ustaliliśmy z trenerem. Jeżeli ja wykonam to, czego ode mnie oczekuje mój trener, a wiem, że jestem w stanie to zrobić, bo bez problemu wykonywałem to na treningach, na sparingach, to myślę, że walka przebiegnie dobrze. A
jakoś nie nastawiam się czy na knockout, czy po prostu interesuje mnie wygrana w tym pojedynku. A jak te ostatnie kilkanaście godzin spędzisz? Tak jak powiedziałem, waga, z wagi zjeżdżamy do hotelu. Na pewno dobrze zjem, bo jednak troszeczkę tej wagi zbijałem. Potem już pełen relaks, odpoczynek, no jutro idziemy do pracy. To ja Cię w takim razie już dłużej nie zatrzymuję i życzę powodzenia jutro. Nie, dziękuję i pozdrawiam wszystkich czytelników Boxer.org.